żadnej. A wezmę gryfa królewskiego. Misja piąta, upadek króla. Na skutek zręcznej intrygi Agraela i pomagającego mu sukubusa Biary, Izabela została pojmana. Wkrótce zostanie przewieziona do Sheok, starego więzienia władcy demonów. Co widzisz, Freydo? Chłopską milicję pod banderą Imperium Gryfów i drugą z jakimś kwiatem. Kwiat jabłoni. Nareszcie to pani Izabela. Na Elrata martwiłem się o nią. Najpierw Cyrus nas wyśmiał, potem Izabel znika. To był długi miesiąc, Freydo. Ojcze, czemu arcymag Cyrus odrzucił naszą prośbę? Nie wiem czemu. Ma to, jak sądzę, jakiś związek z poprzednią wojną, gdy Cyrus odmówił przyłączenia się do naszego króla. Jakże chciałbym zobaczyć tego aroganckiego, starego mięczaka. Przepraszam. Pozwolisz, że z całego serca zgodzę się, panie? Masz je, Freydo. Ale dość rozmów. Mamy królestwo do uratowania. Gryfy na wieki. Gryfy na wieki! A więc gdzie ona jest? Nikt nie wie. Wyruszyłaby spotkać się z Findanem i elfami 2 dni temu i nie wróciła. Nasi zwiadowcy odkryli ślady pośpiesznie rozłożonego obozu. Nie znaleźliśmy śladów elfów, ale za to znaleźliśmy ślady demonów. Demonów na Elrata? Jakieś wiadomości od przeoryszy Blatris? Żadnych, ojcze. Wyruszamy ponownie, Freydo. Dwie damy z Imperium padły ofiarą demonów i nie pozwolę, by uszło im to bezkarnie. Okej. Mamy nowego bohatera, Godryka. Dobra, mamy jakiś czas na to? Chyba nie. To wiadomo. To będzie miasto w ciągu tygodnia. To dobrze, że wziąłem te gryfy. Dobra, to lecimy prosto na miasto. W takim razie nie ma co się ograniczać. Ale tutaj już mamy też gracza czerwonego. Okej. Dobra, i tutaj muszę skillu ile odpalić. Pytanie, na pewno mi się nie uda tego skillu ile wrzucić. Żebyście go w OBS-ie widzieli. Dodaj przechwytywanie ekranu, okna. Skill wheel. Wezmę go, tak schowam lekko. Może o. Jak go schowam tak, to nie, ale dobra. Dobra, jak to w ogóle wygląda na lewiku? O, dobra. To tak, ogólnie będziemy szli w to, co jest na środku, nie? Czyli z tego, co my mamy do wyboru, to co wziąć? Mistrz gniewu, kontratak, podstawowy, nie no, atak chyba podstawowy, nie? Mistrz gniewu nam niepotrzebny. To wezmę ten podstawowy atak. Dobra, i mogę jeszcze w sumie zdjąć na niższy ten plan. Okej. Okay. Zaraz się ogarnie tą Izabelę. Spokojnie. To jest jakiś to z drewna. W sumie mapę pozwiedzajmy w tym czasie. I pytanie, pewnie jak nam Izabelę uwolnimy, to będzie, że trzeba bronić zamku. W tym momencie mi się najbardziej opłaca tego dryka ulepszać. Dobra, i dalej skill wheel. Tak żebyście wy widzieli. O,
To kontratak chyba rozdaje. Machiny wojenne mi niepotrzebne. Okej. Zróbmy w tę stronę. No i zbieramy ten tartek. Nie chcę walczyć z tymi magami i tak dalej z obecną armią. Dobra, kuźnia zrobione. Okej. To będzie coś ciekawego. Dobra, jest ok. Przejdźmy teraz tutaj. Czemu misja się nie... Bo ja miałem Izabelę ogarnąć też w ciągu tygodnia. Najgorzej. Dobra, pomiń. Ale fail. Dobra, no to w takim razie musimy pośpieszyć się z tym wszystkim. Co poradzić? Dobra. Oj, tutaj już lepiej po ten. Zawało, co ja potrzebuję. Mistrz jednego i drugiego w sumie. Mistrz odwołania i mistrz łask. Okej. Dobra, to weźmy sobie jednostki, ogarnijmy. Jedźmy już od razu po tą Izabelę. No dobra. Tutaj magia zniszczenia na pewno mi nie jest potrzebna. Więc albo to, no to nie będzie to. Dobra, kascenka. Twoja siła nigdy nie była tak doceniana jak dziś, Godryku. Dziękuję ci za pomoc. To mój obowiązek, panie. Myśl o uwolnieniu ciebie osładza mi świadomość, że Beatrice została zamordowana. I świadomość arogancji króla Cyrusa. Kiedyś za nią zapłaci. Lordzie Godryku, pani Izabelo, zwiadowcy donoszą, że mała armia demonów skierowała się do Dunmoor. To tylko kilka dni drogi stąd. Możemy umocnić mury i zbierać zapasy żywności. Nie, to musi być Agral. Nie będę tu siedzieć na niego czekać. Czas odpłacić za Beatrice i całe Imperium. Pani, nasze pozycje będą lepsze. Jeśli zostaniemy. Pokonywaliśmy ich za każdym razem, gdy stawali przeciw nam na ubitej ziemi. Jesteśmy wypoczęci i przygotowani, Godryku. Czas, by Agrael i jego sługusy uczyli gniew Elgata. Okej. Na szczęście w sumie dla Godryka będzie dobre. Czy ty masz jakieś jednostki? Nie, ale ja już wiem, gdzie ty pójdziesz. Ty pójdziesz tam jak najdalej. Ty pójdziesz do miasta. Będziesz. Ulepszymy z łuczników. A nie mamy łuczników do ulepszenia. To odwiedź to. Następna tura. A, no tak. Zbierzmy sobie to drewno. Izabela, weź to zbierz. I ty tak idziesz. Się schować. Ty weź pokonaj te duchy, weź kuźnie. Dobra, gdzie jest kopalnia? Tutaj jest kopalnia rudy. No to najpierw może tam pójdziemy. Dobra. Co ja teraz potrzebuję?
Okej. To potrzebuje pomysłowość. Tak, wejdź do sanktuarium i nawet stamtąd nie wychodź. O, już się pojawia. Okej. Dobra, to bym poszedł do zamku. Dawaj tych zbrojnych. Dobra, Zed. Ty siedzisz tu w sanktuarium. A gra niby? Dobra. Tak. Łakną przyjmie zamek to. Aha. Prawda? Wywali ogierkę, widzowie. To może go trzeba tam pokonać w tamtym momencie, przy tej grze. Dobra, pytanie, czy to widać już normalnie? Nie, no widać, jest git. Próbujmy go pokonać. Co? Naprawdę? Weźmy się tak rozdzielmy mniej więcej. Chodź w górę. O Boże. O Boże. Jakie tu masz ataki obrony tym agrelem. Dobra. Jest chore, jaki on ma podstawowy atak? No to ten atak niech będzie. Muszę pogratulować ci postawy w czasie bitwy. Musisz mieć w żyłach starożytną krew. Szkoda, że to nie Izabela walczyła. Ale to już takie. Nie zawodzi go, Dryku. Jednak jestem wściekła, że ten potwór Agrael uciekł. Boję się, że zbiera teraz większe siły i planuje oblężenie. Może twój pomysł, by ufortyfikować miasto, jest słuszny. Świetnie, pani Izabelo. Wydam stosowne rozkazy. Serce mnie boli, gdy muszę siedzieć i czekać. Lecz dzięki temu przynajmniej uda się rozdzielić armię demonów na dwie części i ułatwić zadanie Nikolajowi. Rozumujesz jak prawdziwy monarcha. Rozumujesz. Jestem pod wrażeniem. Okej. Boże, żeby teraz się nic nie zepsuło. Ok. No co jest? Nie gadajcie. Okej. I co, jak teraz pominę, coś się zepsuje? Nie. Okej. Dobra. Ciekawe, kiedy teraz coś się zepsuje. A teraz, no... Dlaczego tak? Czytaj grę. No i dajesz. Co, iść dalej? By było coś się bugowało.
Coś jest nie tak. Jak nie zbuduję nic, to też? Nie. Dobra. Okej, to jest portal. Spróbujmy teraz zbudować to. Dobra, jakoś idzie. Zabierzmy sobie tych. O nie, naprawdę. Myślę, że się przyłączą. Może co jest nie tak z tą grą? Dobra, więcej punktów ruchu. Dobra, dawaj do zamku, lecisz. Się nie zepsuj, proszę. Dobra. Nie zdajemy radę. Dobra, dawaj to, więcej hejsiku. No, naprawdę. Jak pójdę tędy? Teraz pójdę tak. A co się stanie? No i do tej stajni jak podchodzi chłop, to się gierka wywala. Czy jakby tu wziąć od tego momentu? Pójść w tę stronę. Skąd on tu się bierze? Jaki on jest normalny, jakby go pokonać? Co jest naprawdę? Nie dam mu rady. Weź się rozdział. O Boże, faktycznie nie dam mu rady przy tej grze. Okej. Dobra, no i że zamku, może tym razem się nie zatnie przy tym. Przy dojściu jego do stajni. Nie, no kurde. Stałem przy tej stajni, Izabela, weź ty idź do zamku. Tak. Weź kup te jednostki wszystkie. Pójdź do Godryka. Tak. No co by to zrobić, żeby nie stracić tego? Ty nie możesz nic przywołać. Weź tak pochódź. Weź te kup wszystkie jednostki. A, i teraz mógł ze stajni nie skorzystać i nic się nie stało, nie? Ta gra mnie po prostu zaskakuje w pewnych momentach. Jakby, nie wiem, poszedł tam i się schował. Gdzieś. Tutaj. Tam nie będzie gonił. Hmm.
Teraz mnie pewnie dogoni. Chyba się przestraszy tego, że podchodzę drugim bohaterem. To wątpię. Nie, oczywiście, że się nie. Awarze. Weź tu się nakombinuj. Spróbujmy w ten sposób. Izabela wychodzi. Idzie do zamku. Godryk idzie do zamku. Okej. Dobra, stabilnie jest. Daje się coś. Uciekaj do zamku. Tu podejdź, ulepsz się. Kup wszystkie jednostki. Izabela, podejdź do Godryka. Dobra. Dobra, działa na razie, jest dobrze. Ty dostajesz tak. Teraz Godryk, jakie masz tam? Niskie, okej. Dobra. Idę z powrotem do zamku. Sobie odwiedź to. Weź, zbierz to drewno. Dobra, coś mamy. Jakiś punkt zaczepienia jest. To się nie psuje wreszcie. Jakaś zbugowana ta misja jest, naprawdę. Dobra, weź to targowisko. Dobra. Weź pójdź tam tym Godrykiem. A sobie tam zatka i sobie śpi. No idziesz kolejny. Normalny poziom. O Boże. Będzie trzeba z nim walczyć jak nic. Mogę sobie coś zbudować? No to mogę sobie zbudować. Co mi to da? Praktycznie nic. Straciłem większość jednostek, ale... O, dobra. Zobaczmy teraz sobie ten skill wheel. Co ja tam potrzebuję? Mam łucznictwo? To bym wziął w sumie łucznictwo. Ta magia zniszczenia mi w ogóle niepotrzebna. To łucznictwo lecimy. Okej, jaka scenka? Posiłki armii demonów stanowią powód do obaw, pani. Obawiam się, że kolejny szturm może być naszym ostatnim. Co możemy zrobić, Godryku? Była kiedyś relikwia w pobliżu Danmur z czasów wojny zgorzkniałych prochów. Łza Aszy. Dar od samego Elrata dla króla Brajana Falcona ze Starego Imperium. Kiedy udało nam się znaleźć ten przedmiot, nasza armia byłaby nie do powstrzymania. Beatrice mi kiedyś o nim opowiadała. Lecz przecież zaginął przed 400 laty. Jego sekret ukryto w księstwie jednorożca, moja pani. W mojej rodzinie. Szereg obelisków pozwoli nam odszukać właściwą drogę. Zaginione artefakty legendarnych królów? Chwytamy się brzytwy, Godryku. Chwytamy się szansy na przeżycie, Lady Izabelo. Żeby jednak okazać się bardziej praktycznym, wyślę również posłańców do Nikolaja z prośbą o pomoc. Świetnie, Godryku. Podczas gdy demony skupiają się na atakowaniu nas, Nikolaj nie powinien mieć kłopotu z szybkim przemieszczeniem wojsk. Niech wiedzie cię światło Elrata. Najpierw jednak powiedz mi, jak znaleźć te obeliski. A raczej szukamy obelisków. Jakąś mam armię 42 zbrojnych, no to ja bym tego armią raczej nie nazwał.
Dobra, czekamy tutaj. Abym sobie kupił balistę. Zawsze takie dodatkowe obrażenie. Już kolejny idzie? Nie boli was coś? Zaczekamy na tydzień. Dobra, tu już będą konni dodatkowo. Lecimy dalej. Dobra, tydzień. Dawaj wszystkich. Lecimy. Dobra, spróbujmy może tu gdzieś. Dobra. Czy mi obrona jest potrzebna, widzowie? Tak, jest potrzebna. No to lecimy w obronę. Zróbmy tak, że podejdziemy do tego. Czy teraz pójdziesz w stronę mojego zamku? Nie. I bardzo dobrze. Tu jest tartek, więc bym sobie go wziął. Drewna nigdy za wiele. Dawaj tą wieżę. O, wziąłeś pewnie posiłki, teraz przyjdziesz, co? A nie, nawet nie. Dobra, weźmy go, wybijmy i będziemy mieli chwilę czasu. A, wrócił się, skubany. Dobra. Co teraz zrobisz? Pójdziesz z powrotem? Idziemy się tak bawić? Dobra, wezmę tylko tartak, nie? Ojoj. No i co, zobaczymy, kto pierwszy do zamku dojdzie? No mi się wydaje, że na pewno nie ty. Dobra, poszedłem teraz do tych. O, tu się pojawił chłop. Okej. Niski powiedzecie. Ja bym jednak poszedł do zamku. Przeczekał jedną turę. I dopiero teraz wziął wszystkie jednostki, kupił. Teraz czułbym się jakkolwiek bezpieczniejszy. Dawaj, teraz go dojedziemy. Boże, ile strat. Boże. Weź się jakoś rozdziel sensownie. Kogo by tego zdjąć najpierw? Ciebie by się przydało najpierw zdjąć. Tu masz tego fireballa. No i ten też ma fireballa. Okej. Dobra, weźmy tych klonów. Pytanie, czy ty będziesz miał mocniejszą magię niż ataki? Nie, no, ty nie masz praktycznie żadnej. Dobra, weź, żeby oni nic nie robili tutaj.
Weźcie tego sukuba teraz, dociskajcie. A, nie masz kontrataku. Dobra, dajesz. Konnych przynajmniej tyle nie straciłem. Przynajmniej tyle. Unik czy witalność? Co ja tam potrzebuję? Dobra, macie jeszcze coś, zobaczcie dokładnie, jak wygląda moje drzewko. No, potrzebuję witalność. Dobra, chodźmy na tych od razu. Okej. Lepszy atak. Tutaj będzie złoto z tego. Okej. Mora już na maksymalnym poziomie, super. Dawa mi się to. Dobra, bym to drewno zebrał. Zobaczę, co tam jest. Pytanie, czy tutaj ktoś się zrespi magicznie? Nie, okej. To jest jakaś... A, znam już ten czar, super. Dobra, dawaj te gryfy. Cymydur. No i fajnie. Zawsze to trochę jak spada do przodu. Dobra, dawaj teraz tego. No i fajnie, aniołki. Dobra, przyjmę to. A, dobra, niech będzie. Szał bitewny potrzebuje. Sprawdźmy. No, szał bitewny by się przydał. Kara boska. Nie ma, nie, nie potrzebuję kary boskiej, no to co, szał bitewny. Dawaj z tymi teraz. No i git. Okej. Fajnie. Ekspik oczywiście. Dawaj tego golema. Ścigaj. Tego raczej nie pokonam jeszcze. Dobra, no to zamek. Okej. Dawaj, kupujemy wszystko. Ile tych smoków? Kilka, no to lecimy z nimi. Tutaj kopalnia złota będzie. Dawaj, ekspercki atak. Ekspik. Tura się skończyła, okej. Dobra, może teraz sobie dam radę z tym budynkiem. Też ekspik. Kopalnia złota i złoto. Okej, gryfy. Jakby tego lemy po prostu pocisnąć, żeby sobie expo zabrać z nich jakiegokolwiek. Ścigaj. 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 Zawsze to jakiś expo, no właśnie. Dawaj te lepsze szczęście. Kolejny. Dawaj. No i fajnie. Dawaj, od razu z nim zawalczyć. Niech będzie. Tylko 2000 expo. O Boże. Dobra, dolecimy do zamku po uzupełnienie jednostek. Czego ulepszyć nie mogę. Kupmy wszystkie jednostki. Co, gdzie lecimy? W dół chyba.
tutaj pocisnąć te golemiki i tak dalej. Mapę pozwiedzać. Ścigaj oczywiście. Dawaj te gryfy. Okej. Ścigaj. Czekaj, czekaj. Dawaj w ciebie. Poczekasz. Weźmy grupową boską siłę, może rzuć. Dawaj w ciebie. Poczekasz, tu poczekasz. Ty możesz w ten sposób. Zatkuj tego. I zatkuj tego. Czekaj, czekaj. Strzel do tego. No i co? No i można bez mniejsze straty, można mniejsze straty. Szczęście żołnierza oczywiście w tym przypadku. To mam odwiedzone. Dobra, to pójdźmy tędy. Bo już mam lepszych tych paladynów. Dobra, dawaj tych impów. Okej. To już będzie kolejny ten, część tego. Dawaj, git. Dobra, jakiś artefakt. Dobra, dwa dni do tygodnia, to bym poszedł do zamku już od razu. Zwłaszcza, że już kolejny bohater Inferno idzie. Dobra, weźmy to. Boże, jaki ty jesteś. Nie chcesz ze mną walczyć, to znaczy, że jesteś słaby. Taktyka na pewno nie, wziąłbym sobie... Ty masz dyplomację? O nie. No musiał ci usunąć tą dyplomację jakimś cudem. To mi psuje wszystkie plany co do ciebie. Dobra, fajnie. Czekajmy jeszcze tak z jeden dzień, żeby nam się hajsik pozbierał. Dokupmy jeszcze jednostki i idźmy. O, tutaj się pojawił bohater Inferno. No to idźmy na niego od razu. Nie traćmy czasu. Prawda? O, git. 2000 expa. Odmów, ścigaj. Git. Git. Skład siarki zdobyty. Fajnie, fajnie. Dawaj teraz tego. Podjedziemy. Już kolejny? Okej. Ale jest bardzo słaby, to powinniśmy go dojechać bez żadnych problemów. Tutaj mi pokazuje... Ja no mogę iść, tu później pójdę. Dobra. Odporność na magię. Co mi tam się przyda? No nic z tych, no to będzie ekspercki kontratak w takim razie.
tydzień kolosa. Okej. Dobra, tutaj mam coś. No tutaj do podziemi mogę wejść jedynie co. No ja bym poszedł do zamku teraz na przykład. 5 kryształów. Przecież ja będę wszystkie kryształy na ten. Na zakupy. Dobra. Okej. No i dobra, lecimy chyba pod ziemię któreś, nie? Ściga ich od razu. Dawaj. A teraz czego nie mamy? Tego, siarki. Dobra, już wezmę kupię za ten. Dobra, ingit. Dobra, i teraz bym wyszedł w sumie Godrykiem tutaj. Teraz będzie się zbliżał tym, nie wiem czy się wyrobię. To i zapalą sobie wejdę do tego, a i na pewno się wyrobię przed tygodniem, to będę mógł kupić jednostki. Uważaj, trzech bohaterów. Co tu się stało? Dobra, to weź ścigaj tego w takim razie. Ty, Izabela, będziesz musiała się, nie wiem co zrobić, ale wytrzymać do tego czasu. Zobaczymy, czy ten zamek wytrzyma. Mi się wydaje, że powinien na spokojnie. Ładny. Ty ścigaj tego. No i super. Cyk. Oj, mamy wszystko wspaniale. Naprawdę, będę tam teraz ścigania po całej mapie. Myślę, że nie mam niczego innego do roboty. Dobra, pokonany. Przynajmniej ten tartak z powrotem. Dobra, ścigajmy go w takim razie. Tak bardzo chcę. No git. Teraz przejmijmy tę budowlę z powrotem. Tydzień minął, okej. No jeszcze to, tylko... Weźmy wszystko, kupmy. No i fajnie. Poszedłem teraz tam. Zamek już ulepszony na maksa, więc no. Surowce praktycznie nie są potrzebne, oprócz tych kryształów do rekrutowania aniołów. Dawaj. Super. Lepsza obrona, spróbujmy.
Ale tak ty nic nie zrobisz, chłopie. Mam zbyt mocny zamek. Dobra, zaraz się wczaję, gdzie to jest. Dokładnie, mam zbyt mocny zamek na ciebie. Proszę cię. Cię nie ma. Dzień Wyrma. Zanim mnie wybito, podczas tego tygodnia produkowano podwójną liczbę Wyrmów. Okej. Szkoda, że wybito. Dobra, to idźmy dalej tymi podziemiami. Zobaczmy, co tu w ogóle się znajduje. Mamy tego kolosa. Ścigaj oczywiście. Notaur. Spoczko. Okej. Jakiś artefakcik. Dobra. O, jak na tę jednostkę, to straty praktycznie żadne. Okej. Co mało punktów, spoczko, spoczko. Dawaj, kupuj wszystko. Będzie to, no, trzeba zaraz się do zamku wrócić. Okej. Buściki, buściki. Za belką może zaraz wyjdę. Pytanie, czy jak ją wejdę teraz, to będę miał zasięg na niego? Będę miał. Skąd ty masz kościanych smoków w ogóle? Się zapytam. Może sobie wskrzesił, jak walczył z czymś. Ale wraca się do tego zamku. Siedź w nim. Chrona, ale lepsze dowodzenie niech będzie. To chyba nie będzie tego budynku do usuwania tych talentów. Okej. A no, on mi zamku nie przybija, mam zbyt mocny ten zamek. No właśnie. Dwa do ataku na pewno. Tydzień chomika, nieźle. Odmów. Badają. Okej. Zaklęcie przyswojone. Tutaj chyba nic już nie będzie, co? Nie, nie będzie. Dobra, to idźmy tam. Kupiłem jednostki. Teraz kupię. Teraz im się skończą jednostki do wysyłania, jak tak dalej pójdzie. Pójdźmy tam na bok.
księga ich na pewno. Ciebie też. Okej. Co tam ona daje? Jedną siarkę dziennie, okej. Nie najgorzej. No dobra. Czy ja potrzebuję utrzymania pozycji? Tak. Dobra, tutaj dookoła chyba nic nie będzie. A się przejdę tak o. Boże, oni teraz będą chodzić, zabierać mi te budynki. Jeżeli by było potrzebne te surowce, no przydałoby się jednak je mieć. Dobra, niech pani tutaj stoi i pilnuje. No nic nie ma. No to tutaj idziemy dalej. Ojejku. Nie ty, ty zetkę masz. A ty spację. Odwiedziłem? Chyba tak, no. Okej. Dawaj go Izabela. O git. Pójdźmy dalej. O, pojawił się tutaj jakiś typek. Okej. O co wychodzi? Okej. Okej, spora ekspika. Dobra, a jak to wygląda ta mapa? Są gdzieś pola, czy muszę szukać pól? Tutaj. Obok takich śmiesznych kamieni. Czyli tutaj. O, git. Tydzień wróble, spoczko. No tak, chcę. Dokup wszystkie jednostki. Weź się od razu. Ciekawa cutscenka. Chwała królowi Brianowi Falconowi. Światło Elrata świeci nad tym miastem. Okej. No super. Ale przez szczęście chyba, co? No. Jakie ty masz w ogóle statystyki, to mi zabalą. 16-17. Tu masz dużo obrony tym Gedrykiem. Ty masz większy atak Izabelo, okej. Warto pamiętać. O, tutaj coś się przybłąkał. Okej.
dawaj ich. Lepsza magia światła. Dobra, no to do zamku myślę. Coś nie wiem, czy nie był błąd, bo on teraz może mnie pokonać, jak ma tego dniówkę. No właśnie. Powiedzmy tylko, że to jest ten garnizon. Ja bym poszedł, nie wiem, gdzieś tutaj, albo w ogóle do zamku bym się cofnął, żeby zobaczyć, jakie tam czary mogę sobie przyswoić. O, kolejna jednostka. Super. Posiłki armii demonów stanowią powód do obaw pani. Cieszę się, że zdecydowaliśmy się bronić tutaj. Możemy ich odeprzeć, Godryku? Nie wiem. Zaczynam się niepokoić. Jednak skoro ich armia oblega Danmur, nie sądzę, żeby Nikolaj był w tarapatach. Myślę, że najwyższy czas poprosić go o pomoc. Nie wiem. Przede wszystkim, moja pani, musimy trzymać przyszłą królową Imperium Gryfów z dala od ich łapy. Osobiście podejmę się misji powiadomienia Nikolaja o naszej sytuacji. Dobrze, Godryku. Nikolaj będzie mógł się szybko przemieszczać teraz, gdy demony są zajęte nami. Niech wiedzie cię światło. Hej. Spoko. Tutaj bym poszedł do zamku. Dobra, weźmy jakiekolwiek jednostki. Weźmy sobie tych aniołów więcej. Łuczników i zostawmy. Chociaż... głupie, to powiedzmy tak, tak. No niech taka armia zostanie tutaj. Jak tutaj ten garnizon? Nie ma szans. Jest jakiś masakrycznie ciężki do przetegowania. Dobra, spróbujmy może zahaczyć jeszcze o tego. No najbardziej uciekał. Ale pod ziemię sobie poszedł. Dobra, to chodźmy tutaj już od razu. Kupmy sobie jakieś jednostki jeszcze tutaj. Co, jeszcze to nie zrobione? Prawda? Dobra robota, Godryku. Teraz moja w tym głowa, by się utrzymać, dopóki nie pojawi się Nikolaj. Spiesz się, kochany. Okej. Dobra. To co, pomijamy tury. O, jest już. Gdzie Godryk? Gdzie Godryk? Udało mu się.
Czyż był kiedyś król tak świetny, wojownik tak potężny? Nadchodzę, Nikolaju. Połączymy się znowu na polu bitwy, mimo iż między nami stoją wszystkie piekielne hordy Szaoga. Dobra. Co on ma tam za wojska? Straszne. Strasznie duże. Prawda, jeszcze ty będziesz szedł. O Boże. Władco demonów! Na duszę mego ojca odeślę cię z powrotem do ognia piekielnego, z którego się wyłoniłeś! Nie dzisiaj, młody królu! Kim? Czym jesteś? Cóż, sprawy właśnie się uprościły i skomplikowały zarazem. Leż spokojnie, mój król. Już wezwałem medyka. Medyka? Za późno. I jestem już poza zasięgiem talentów medyków. Nawet poza zasięgiem miłosierdzia archaniołów. To nie było zwykłe ostrze. Jesteś pewien? Czuję coś. Magię demonów. Truciznę. Nikolaj! Nikolaj! Izabelo! Izabelo! O! Pani Izabelo, proszę, nie. Nie chcesz go takim widzieć. Takim go zapamiętać. Mój ukochany, cóż on ci zrobił? Przybyłam cię ratować. Zawiodłam. Nie ty, moja kochana. Nie ty. Ja zawiodłem. Zawiodłem królestwo. Nie ma dziedzica tronu. Wszystko stracone. Imperium uratowane, mój król. Pozostaniesz w pamięci ludzi. Podobnie jak twój ojciec. Królestwo! Godryku, przysięgnij mi! Co tylko sobie zażyczysz? Królowa Izabela będzie rządzić zamiast mnie. Strzeż jej. Chroń ją! Ale ona nie była koronowana! Ona... Przysięgnij! Przysięgam, król. Nikolaju! Izabelo, niech Elrad cię prowadzi. Prowadzi nas wszystkich. Ojciec, a teraz syn. Na światło Elrata. Kogo jeszcze przyjdzie mi krzeżyć? Twoje światło, twój Elrad! Gdzież był, gdy umierał Nikolaj? Gdy mordowano Beatrice? Lady Izabelo, ja... Królowo, Izabelo. Pani, ja... Królowo, Izabelo. Królowo, Izabelo. Nie, znaczy proszę, nie. Elrad, skoro nigdy nie słuchałeś, to posłuchaj teraz. Na krew mojego ukochanego, mojej rodziny, przysięgam zemstę na całej rasie demonów, ich władcy żołnierzach i na bestia Graelu, który mi to zrobił! Okej. No cóż, to chyba będzie koniec misji. No, wychodzi na to, że to jest koniec misji. Królowa. No dobra. Myślę, że na tym też skończymy sobie dzisiejszego live'a. Dziękuję bardzo za oglądanie. Teraz zrobimy jeszcze... A tutaj jakiś bocik wszedł. Trzeba będzie spanować.
z tego co widzę. Weź zbanuj. Dzięki. Dobra. Tak, myślę, że lecika jakiegoś jeszcze przeprowadzimy. Tylko dla kogo? Kto tam dzisiaj jest jeszcze? Kogo nie ma? Bartendera też nikt zbytnio nie ten. Okej. Dobra, no to dziękujemy i cześć.